Na koniec tego serwisu odwiedzamy z kamerą fascynata i kolekcjonera w jednym, który wspólnie ze znajomymi ułożył właśnie puzzle składające się, bagatela, z 60 tysięcy elementów. Pan Mirosław Kaczmarek od lat zbiera różne puzzle, w swojej kolekcji ma ich już około 2,5 tysiąca. O tym, jak składa się takie rekordowe pod względem wielkości puzzle i gdzie można zobaczyć końcowy efekt, opowie teraz Paweł Jędrusik. What a Wonderful World to obecnie największe puzzle na świecie. Liczą 60 tysięcy elementów i przedstawiają mapę świata, na której narysowane są najciekawsze lub najbardziej charakterystyczne budowle. Ja je składałem w ten sposób, że one tam były normalnie spakowane, jak w oryginale, w 60 woreczków po 1000 elementów i w 3 pudełka. I umówiłem się z moimi koleżankami z grupy, że weźmiemy każdy po jeden karton i ewentualnie ułożymy to, żeby było szybciej czy co, nie? To szybciej pozwoliło na złożenie puzzli w 8 miesięcy. Oczywiście nikt nie układał ich codziennie, ale w miarę posiadanego wolnego czasu. Teraz efekt tej pracy można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. Te puzzle dotarły tutaj w postaci 60 plansz, które trafiły do tej sali, w której się znajdujemy. I tu właśnie trwał ten taki najbardziej skomplikowany proces połączenia tego w całość i stworzenia takiego podklejonego dywanu, który można w każdej chwili zwinąć. Mimo ułożenia tak dużych puzli, pan Mirosław nie ma dość układania. I jak sam zapowiada, w najbliższym czasie zamierza ułożyć kolejne, tym razem składające się z ponad 40 tysięcy elementów. Sam od ponad 20 lat kolekcjonuje puzzle. Zacząłem to układać, to głównie zbierałem auta, zwierzęta, takie rzeczy. No ale jak już delikatnie, już nie było jakich obrazków układać czy co, no to później wchodziłem już, co się dało, bo później już mnie nie jeden kolega zbuntował, że czemu ty nie układasz na ilość czy coś, no to już potem trzeba było wszystko brać, czy bajki, czy nie bajki, no już każde się brało, nie? A te największe, które właśnie ułożył, kupił na licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.